Poseł i gwiazdor TVN dokonał coming outu, podobają mi się chłopcy, Marcin Józefaciuk, poseł Koalicji Obywatelskiej na Sejm X kadencji, dokonał niespodziewanego wyznania. W najnowszym wywiadzie po raz pierwszy opowiedział tak dużo o swojej orientacji, spojrzeniu na związek i samotność. Kim jest Marcin Józefaciuk? Marcin Józefaciuk to urodzony 17 października 1982 roku w Łodzi polski nauczyciel i poseł na Sejm X kadencji. Z wykształcenia jest filologiem angielskim i nauczycielem informatyki oraz wychowania fizycznego. Zdobył obszerne wykształcenie z zakresu zarządzania oświatą i procesem edukacyjnym. Pracował jako nauczyciel w gimnazjum nr 6 w Łodzi oraz w XXXL o w Łodzi, a w latach 2017-2022 był dyrektorem zespołu szkół Rzemiosła Im. Jana Kilińskiego w Łodzi. Co interesujące był również nauczycielem aż siedmiu przedmiotów w szkole przygotowawczej dla uczniów z Ukrainy. Józefa jest bardzo nietuzinkowym człowiekiem, a już na pewno nietuzinkowym dyrektorem szkoły. Gdy zabrakło mu nauczycieli dla uczniów, sam zdobył potrzebne kwalifikacje do nauczania niektórych przedmiotów. W rozmowie z TVN24 w 2022 roku mówił: Pierwsze kwalifikacje, które zrobiłem, tak naprawdę były moimi kwalifikacjami z zainteresowania. W tym momencie potrzeby szkolne spowodowały, że musiałem, by zapewnić moim uczniom nauczanie na odpowiednim poziomie. Jak podają źródła z rodzimej łodzi, wszystko, co robi, robi z zamiłowania do szkoły i uczniów. Szeroką popularność Marcin Józefaciuk zdobył dzięki udziałowi w programie TVN Nastolatki Rządzą, Kasą, w którym to pełnił rolę pedagoga i prowadzącego. Marcin w programie dzielił się z młodymi wiedzą w zakresie edukacji oraz zarządzania pieniędzmi, a zwłaszcza budżetem domowym. A taka wiedza będzie młodym uczestnikom bardzo potrzebna, ponieważ przejmują na miesiąc władzę nad rodzinnym budżetem. Decyzję o udziale w programie Józefaciuk podjął z motywacją o nauczaniu młodych ludzi, jak spełniać marzenia. Na spotkaniu prasowym TvN promującym program powiedział, chodzi o to, żeby nastolatek widział drogę, jaką trzeba pokonać, żeby dojść do wymarzonego celu. Trzeba przyznać, że Marcin jest doskonałym przykładem spełniania marzeń i niemożliwego. Nie dość powiedzieć, że jest ultramaratończykiem. Próbował pobić rekord Guinnessa w przebiegnięciu 680 km w 7 dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na WOŚP, czy innych odcinkach, na których trzeba się wykazać ekstremalną wydolnością kondycyjną. Marcin Józefaciuk zrobił coming out jeszcze kilka miesięcy temu, gdy posełko udzielał wywiadu dla wysokich obcasów o swoim romantycznym życiu. Mówił tajemniczo: Jestem zatwardziałym singlem. Mam za sobą kilka związków, dwa były szczególnie intensywne. W jednym zostałem mocno zraniony. Drugi się rozpadł, bo zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie. W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody. Nie sądzę, aby mogło się to zmienić co nie zmienia faktu, że sam gorąco wspiera społeczności LGBTQ, i że w jego szkole nie ma tematów tabu. Podczas rozmowy o rzecznictwie na rzecz wspomnianej społeczności wyznał, nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciel, tak jak ja jestem przedstawicielem społeczności LGBTQ, nie miał swojego miejsca w takim zespole. Podobają mi się chłopcy, a raczej mężczyźni, czyli jestem homoseksualistą, a tego w sieci nie można przeczytać. Mówił dla plejady.pl, następnie dodał: Myślę, że nie powinniśmy się tak mocno zajmować tym, z kim sypiamy, bylebyśmy się wyspali. Co komu do tego, kto mi się podoba? Ja jestem profesjonalistą i nigdy nie będę patrzył na to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. A jeżeli chcę już nawiązać jakąś bliższą relację, no to ja mam wybrany sposób.